co? Od nowa? To od nowa, no. Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jest sobota, a jak sobota, to wycieczka. Już trzeci raz nagrywając nie dałaś mi rymowanki? Nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. A jak wycieczka, to gdzie? Gdzie dzisiaj jedziemy? Dzisiaj lecimy na zachód, a konkretnie do Doliny Baryczy i Stawów Milickich. Mamy w planie jeszcze kolej wąskotorową lokalną, mamy w planie Zamek Żmigród. Zobaczymy, co z tych planów wyjdzie. Pierwszy punkt programu, czyli Krośnicka kolej wąskotorowa. No i jak? Chciałem powiedzieć, jak widzicie, ale nie widzicie. I tutaj mam jakieś cenniki. No tak, sezon 2023. Bilet normalny 30 zł. Jak widać, na sezon 2024 się jeszcze nie przygotowali, ale idziemy zajrzeć do środka. Piksiu już zajmuje miejsce. On nie uznaje, że nie działamy. On już jedzie. Powoli. On szuka miejsca. Proszę bardzo. Siadaj, Aga. Chodź. Siadamy. Pięknie. Moi drodzy, ładujemy węgiel i ruszamy dalej. Na razie. A co będziesz robiła, żono? Gotowanko. A co dzisiaj dobrego? Gotowanie na ekranie. A dzisiaj będzie taki oszukany ramen. A skąd go znamy? Nie wiem, a skąd ty go znasz? Bo od to Olka. Olek robił taki, ja go jeszcze nie jadłam. Także pozdrawiamy Olka. Dzisiaj tu na parkingu przy kolejce stwierdziliśmy, że jak już się zatrzymaliśmy, z godzina po 12, to zjemy obiadek. Także do wody wrzucamy bulion warzywny. Do tego jajeczko. Tak, mamy marchewkę też. Zaraz wrzucimy tu marchewkę, żeby się trochę podgotowała. Marchewka, trochę tofu. Mamy tak, tofu. Trochę pietruszki. A w tle szczęśliwy Piksiu. Kawałek trawnika. Zobaczcie, jak lubi podróżować z nami. Patrzcie, dziada. Co tam, Piksiu? A proszę, zebrało mu się coś dobrego? Nie, on dzisiaj gwiazdorzy. Co tam dodajesz? Chili. Chili? Trochę do smaku. Trochę chili. Tu już wkroiliśmy jajo. Tu mamy pietruszkę. Tu mamy, co tam jeszcze jest, żono, co tam chowasz? I sos sojowy. Dokładnie. Jakby ktoś potrzebował. Tutaj zgodnie z instrukcją to się musi zagotować, więc się zagotowuje. Tak, dodamy sobie jeszcze tofu i co ja tu mam? Pałeczki. A. A, będzie dobre. A. No, wygląda smakowicie. To co? Dorzucamy. Tak, mamy tu tofu jeszcze. Tofu mieliśmy podsmażone. No, jakbyś włączyła mikrofon, to cię lepiej będzie słychać. Teraz mnie będzie słychać. Tak, także mnie było słychać, teraz ciebie będzie słychać. Tak. Dorzucaj tofu. Tofu mamy podsmażone w domu, bo wiadomo, tu patelnia to raczej. Tak, jajko też ugotowane, żeby było szybciej. Tak, marchewka była surowa wzięta, no i makaron instant, żeby po prostu się szybciej. Tak, miał być ryżowy, ale nie chciało nam się gotować, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie instant. No i proszę bardzo. Dodaj jeszcze pietruchy, żeby było. No i widzicie, wizualnie piękne. Ramenik, no to zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mogliśmy połamać ten makaron. Właśnie teraz na to wpadłam. Taki makaron. Że mogliśmy. Mhm. Pychota. Trochę zmachani, bo żeśmy się pakowali. I następny kierunek. Zamek Żmigród. Chyba. Dojechaliśmy na miejsce. Zobaczcie, możecie sobie pobrać taki audioprzewodnik. A my tymczasem jesteśmy na miejscu. To jest zespół parkowo-pałacowy w Żmigrodzie. I takie rzeczy tu można zobaczyć, także
Zaraz chwilę poczytamy. Idziemy zobaczyć, co tu ciekawego. No, cały kompleks to jest taki niewielki park. Bardzo ładnie zadbany. Z pałacem na końcu. Zaraz zobaczymy, jak ten pałac się prezentuje. Taka ściana frontowa została. Tam w środku jest restauracja zamkowa. Tak, restauracja zamkowa i w środku jest chyba impreza. Tak, dużo ładnie ubranych ludzi. Wygląda mi na wesele. A my tymczasem spróbujemy sobie zajrzeć na przykład tędy. Tu mamy kaplicę zamkową. Aha, i tu mamy takie resztki murów. Aha, tak, mogła to być ta kaplica. Zobacz, tutaj jest zdjęcie poglądowe. Tak, tu jest zdjęcie, jak to wyglądało. I faktycznie tak to mogło wyglądać. A tu co z tego zostało? Także wygląda na to, że to jest dokładnie to. Tam pięknie już natura upomina się o swoje. Zobaczcie, co my tu mamy. Widok od strony mostu Baryczy. A gdzie ten most jest? Będziemy musieli go poszukać. A tu tymczasem mamy... Nie wiem, co to jest. No, do góry chyba można wejść na wieżę. Tylko trzeba... Idziemy? Nie wiem, czy wolno z pieskiem. No to chodź, zobaczymy. Pakuj się. Pakuj się, wszystkiego się dowiemy. A to jest baszta. O, jest informacja, że to jest baszta? No nie ma opcji, Piksiu się już wpycha. Oczywiście, że musi pierwszy. Powoli. Powoli, zaczekaj na mnie. No i tak udało się wejść. Idziemy na basztę. Jezus, bilety 5 zł za osobę. Także przyjemnie, fajnie. Można z pieskiem, co kurczę jest w ogóle fajne. Także idziemy na górę. Zobaczymy, co tutaj fajnego. O, jak ładnie. Taka sala trochę konferencyjna. Zobacz, jaki zamek ze smokiem. O, jacie. A to z wosku, nie, z kartonu. Zobaczcie, ile tu jest? 2,5 kilo papieru? Technika wykonania origami, czas wykonania 1 miesiąc. Moduły, 24 tysiące modułów. Czyli takich ptaszków złożonych. 2,5 kg lakieru, kilogram kleju. I autorem jest pani Maria z Uniwersytetu III wieku w Żmigrodzie. Świetna sprawa. Jest teatr pod łosiem, tak? 48. A, 48. I tu kolejny zamek wykonany przez dzieci na zajęciach podczas półkolonii. Ale ekstra. Psik, psik, psik. Patrzcie, jaki te teatr. No, tu musi być klimatycznie. O, i chyba doszliśmy w końcu do samej góry. No, jesteśmy kompletnie sami. O kurczę. O proszę. Piękna sprawa. Można sobie z góry pooglądać. Tak wygląda ten zespół parkowo-pałacowy z góry. A ja zaraz chyba wypuszczę drona. Widziałeś? Specjalnie dla Pikselka okienka. Proszę. Co tam jest? Nie, tu co jest? Przed proszę. O. Także jak widzieliście, ten zespół parkowo-pałacowy przepiękny, baszta też super, wejście 5 zł. 5 zł za osobę. Dokładnie. I, nikt... I można z pieskiem. Można z pieskiem, totalnie nikt się nami nie interesuje, jesteśmy tu sami. Także tam macie pałac, jeszcze wam pokażemy go z tej perspektywy. Świetna sprawa, cisza, spokój, mega miła obsługa. Także idziemy jeszcze zrobić zakupy, bo tam widziałem fajne magnesy. I breloczek z rowerkiem. I breloczek z rowerkiem, no. Także idziemy jeszcze zrobić zakupy i lecimy dalej. Takie piękne i zielone miejsca mamy 2 godziny od domu. Kto by pomyślał? No tak, 2:15 chyba dokładnie, no. Piękna sprawa. Powiedziałbyś, że dokładnie? Uwaga, piesek.
widzę właśnie. Przystań kajakowa, 10 zł za godzinę wynajęcia kajaka, płatne w baszcie, no powiem wam bajka. Super, super miejscowa. Dziesiątki razy przejeżdżałem przez Żmigród, ale nigdy nie wpadłem na to, żeby tu zajechać. Świetne miejsce. Jakbyście się chcieli napić dobrej kawy, to zapraszamy was tutaj. Tutaj, dokładnie. Tu macie zespół pałacowy, a tu jest fajna ekipa. I zobaczcie, co tutaj jest. Zobaczcie, tu jest nasza wlepa. Także tak to wygląda. Wpadajcie na dobrą kawę i coś dobrego. Trzymaj się. Cześć. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Także jakbyście się chcieli napić dobrej kawy albo dobre produkty lokalne, to wpadajcie do nich. Zdradził nam w tajemnicy, że będą smaczne rzeczy. Także lecimy dalej. Jaki jest plan, Aga? Teraz jedziemy na Jeziora Milickie. Będziemy szukać jakiegoś miejsca do spania. A przy okazji może coś jeszcze zobaczymy, zwiedzimy. No jak Aga powiedziała, to nie może być inaczej. Także lecimy. Także tak, jesteśmy na rynku w Żmigrodzie. Dwie minuty od zespołu parkowo-pałacowego jest ryneczek. A na ryneczku, koło ryneczku jest taka wieża ciśnień i są dwie baszty kościelne, dwie wieże kościelne. Także zaraz pójdziemy zobaczyć. Przepiękne lampy, stylem trochę nawiązujące do Wrocławia. W Ostrowie Tumskim, nie? Tak, Ostrów Tumski. Zastanawiam się, jak się to nazywało. Ostrów Tumski, tak. Dokładnie, trochę jak Ostrów Tumski to wszystko wygląda. Także... Niepokalanemu sercu Maryi ofiaruje się miasto Żmigród. Także tak, Maryja tutaj stoi na postumencie na tle tego nowego, pięknego kościoła. No fajny ten ryneczek. Taki bardzo kameralny. A tam jeszcze stoi jakiś gościu. Chodźcie, zobaczymy, co to za typ stoi. Ale wygląda, jakby komuś chciał tą rózgą złoić co nieco. Proszę, a tutaj jest smok urzędnik. Zamieszkał 2.19. Zobaczcie, nawet przez telefon gada. On ma mateczkę. Mateczkę? I krawat. Mateczkę, krawat i gada przez telefon. Ale świetne. Patrzcie, nie wiem, czy to jakaś loteria jest, ale generalnie chyba dzisiaj puszczę jakiegoś totolotka. Wziąłem sobie loda wafla, wiesz, tam Fiesta Fun and Joy i on nie ma wafelka. Powinien wyglądać tak? A wygląda tak. Co to? Także... W ogóle szaleństwo, złoty 49. Dokładnie. Powiedzcie, kiedy wam się ostatnio raz zdarzyło dostać rożka bez wafla? Chyba faktycznie dzisiaj puszczę jakiś los. Tak. Jest miejscowa do spania. Chcieliśmy dzisiaj gdzieś między stawami się rozstawić, ale generalnie wszędzie jest obszar ochrony, ścisłej bądź nieścisłej. Czysto teoretycznie są miejsca, gdzie nie było tak do końca zakazów, ale nie chcemy się tam pakować. Jednak to jest ostoja ptaków. Rezerwat, nie chcemy się tam pchać. A tymczasem zobaczcie, znaleźliśmy taką miejscówkę. To jest dawne boisko do siatkówki, tak mi to wygląda. Nie wiem dlaczego betonowe, ale generalnie była tu jakaś infrastruktura. Tam stoi chatka, tu mamy cały wylany parking, tam są ule. I tu jest taki fajny dojazd do uli. No i zobaczcie, mamy calutki parking. Chciałem powiedzieć dla siebie, ale tam właśnie kamper wjeżdża. Także będziemy mieli dzisiaj towarzystwo. No i co? Taka miejscowa.
praktycznie auta wcale nie jeżdżą. Ważne dzisiaj jest to, żeby była tam północ, bo dzisiaj jest szansa na zorzę polarną. Znowu. Więc chcemy mieć widok na północ. Jest tam też fajne drzewko, które będzie do zdjęć. No i wygląda na to, że będzie dzisiaj fajnie. Pixowi się podoba. No i tak to sobie chillujemy. Tu już Aga poubierana. Bo słoneczko tam ucieka. I się chłodno zrobiło. Sobie chillujemy. Herbatka. Tu się dla was robi timelapsik, którego zaraz zobaczycie, jeżeli mi wyszedł. Szykuje się chłodna noc, bo jest chłodno. Ale zobaczymy, jak to będzie. Aga, chcesz coś jeszcze dodać? Bo myślę, że już dzisiaj kończymy, nie? A co można nadać? Lajkujcie, komentujcie. A to nie, to jeszcze jutro będzie odcinek. A to zrobimy jeden zrobimy odcinek? Zrobimy jeden, aha, no. Dobrze. No także to nic. Co? Zbieramy się powoli spać. Tak. Myślę, że jeszcze zameldujemy się, zanim się położymy. Tak, jeszcze musimy gościa wyprowadzić na spacer. Dokładnie. Bo już skończyć, się upomina. Skończyć robienie zdjęć. No i zobaczymy, czy będziemy spali, czy będziemy dzisiaj zasiadowa na zorze, bo na razie alerty są obiecujące, więc trzymajcie kciukasy. Także jakbyśmy się nie widzieli, to widzimy się rano.